na 19 Flisie Olżańskim. Bardzo proszę Państwa, którzy siedzicie troszeczkę dalej, o podejście tutaj na scenę, przepraszam, obok sceny, na podłogę. Jest naprawdę cień i będziecie lepiej widzieć zaproszonych gości, którzy są obecni już na scenie. Drodzy Państwo, jak już powiedziałem, jesteśmy w Ścinawie. Obok nas nasza druga rzeka, czyli Odra, i zaproszeni goście. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę przywitanie od naszych gospodarzy. Witamy serdecznie oklaskami, gromkimi oklaskami pana burmistrza Andrzeja Foldenmajera z małżonką. Witamy serdecznie małżonka. Zapraszamy panią do nas. Drodzy Państwo, panią Elżbietę Marszałek. Witamy serdecznie wiceprezesa Ligi Morskiej i Rzecznej, kierownik Katedry Turystyki Wyższej Szkoły Bankowej w Szczecinie. Witamy przedstawicieli Szczecina. Witamy pana Krzysztofa Żarna. Witamy serdecznie, dyrektor Wydziału Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Nie dojechał do nas, ale na pewno dopłynie. Witamy pana Grzegorza Grycnera, kapitana żeglugi wielkiej, z małżonką witamy. Włodzimierza. Drodzy Państwo, przywitajmy gromkimi oklaskami Jerzego Waszkiewicza, pierwszego marszałka województwa dolnośląskiego. Jana, panie Janie, zapraszamy do nas. Drodzy Państwo, przywitajmy też panią Lidię Pietrykę, Stowarzyszenie Równe Szanse. Witamy serdecznie. Pana Mieczysława Łabęckiego, Retmana Flisu. Witamy pana Mieczysława. A teraz gromkie oklaski dla naszych flisaków. Brawa dla flisaków. Jeżeli można, drodzy Państwo, chciałbym jeszcze serdecznie przywitać pana burmistrza Krosna Odrzeńskiego, Marka Cebulę, wraz z małżonką. Serdecznie zapraszamy. Witamy przedstawiciela RZGW. Witamy serdecznie w Ścinawie. Witamy nasze media z panią Marią Kosenko na czele. Witamy media. Drodzy Państwo, jeszcze chciałbym serdecznie poprosić tutaj komodora Flisu, pana Henryka Klimczaka. Zapraszamy, panie Aniu. Bardzo bym prosił panią marszałek o przedstawienie swoich gości jeszcze. Proszę państwa, to my, Flisacy, przybyliśmy do Ścinawy, aby rozpocząć Flis Odrzański 2014. Na pierwszym odcinku Odry funkcję komodora pełnić będzie Henryk Klimczak, którego jeszcze raz serdecznie witamy. Natomiast na odcinku od Gozdowic tradycyjnie nasz wspaniały, którego na pewno doskonale znacie, komodor Flisu Włodzimierz Grycner. I chciałam wam tu, słuchajcie, powiedzieć, że jest bohaterem podwójnym. Dlatego, że nie tylko, że wspólnie tutaj flisujemy od tylu lat, to jeszcze na dodatek w tym roku został uhonorowany międzynarodową nagrodą konradowską. Kiedy będzie zabierał głos, na pewno wam o niej opowie, ale jest to niesamowite wyróżnienie. Jest to nagroda przez międzynarodowe jury przyznawana i dostała się w ręce najwspanialszego komodora Włodzimierza Grycnera, kapitana żeglugi wielkiej. Brawo! A proszę państwa, jeżeli chodzi o pana burmistrza Marka Cebulę, to chcę powiedzieć, że on też w podwójnej roli występuje. Bo z jednej strony jest burmistrzem, ale od kilku miesięcy jest również prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Brawo, panie prezesie! Otóż właśnie, słuchajcie, to stowarzyszenie nas zintegrowało. To ono pozwoliło nam razem wspólnie mówić jednym językiem o Odrze i o naszych potrzebach. I dlatego po prostu udało nam się osiągnąć to, co żeśmy sobie zamarzyli. A więc, żebyśmy mogli tą Odrę oglądać zagospodarowaną. Nasze stowarzyszenie na rzecz miast i gmin nadodrzańskich, które urodziło się w czasie PiS-u i którego prezesem obecnie jest Marek Cebula. No, słuchajcie, gdyby nie ten bohater, Mieczysław Łabęcki, Retman, to nie byłoby tratew, nie byłoby tych wspaniałych sensacji, jakie właśnie tworzy płynąca tratwa. Słuchajcie, to jest ewenement na skalę europejską, że Odrą płynie tratwa już kolejny raz.
że to jest po prostu, ile w Nieciu, chyba z 16, 17 rok, którym płynie Tratwa. Żadna rzeka w Europie nie może się pochwalić tym faktem, że według starych tradycji, technik tworzenia tratew, montowania tych tratew i spławu tratew, nikt nie może się pochwalić, ale nasza Odra, nasza Ścinawa może to z dumą powiedzieć. I to jest, słuchajcie, największe nasze szczęście i największa duma, że my nad Odrą taką tratwę możemy podziwiać. No i proszę Państwa, jest jeszcze szyper tratwy. Chciałabym poprosić Arka Drulisa, gdzie Ty się, Arku, ukrywasz? Chodź no tutaj do nas, chodź, Arku. Oto skromny bohater, ale bez szypra, no niestety Redman nie umiałby poprowadzić, bo to przecież, słuchajcie, tratwa to tak samo jak każdy statek, jak każda jednostka musi mieć kapitana, musi mieć załogę i musi mieć swoje komendy, które będzie załoga wykonywała. Także witamy Cię, Arku, i w takim układzie, jeżeli już żeśmy się przedstawili, tam się jeszcze czai kolega z zarządu głównego PTTK i z sekcji żeglarskiej, bardzo proszę, kolega Mulka, i prosimy. I słuchajcie, on powiedział, że pan kapitan w podwójnej roli dzisiaj tu występuje. I raz, że już Konrada dostał, a teraz bardzo cię proszę, powiedz, że masz też niespodziankę. Szanowni Państwo, niespodzianka, bo do kolekcji różnych odznaczeń, wyróżnień pana kapitana jeszcze małe, skromne, ale bardzo cenne wyróżnienie. W 2010 roku Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w ramach Roku Turystyki Wodnej ustanowiło odznakę honorową Szlak Odry. Dotychczas 4 osoby otrzymały tę oznakę zaledwie w całej Polsce, w tym pani doktor Elżbieta Marszałek, a dzisiaj otrzymuje pan kapitan Włodzimierz Krycner, który kocha Odrę, kocha morza i oceany, ale wydaje mi się, że Odrę kocha coraz bardziej. Nas też! To wiem! Tak, bardzo się cieszymy za to wyróżnienie, bo to jest wyróżnienie dla komodora, ale my wszyscy flisacy cieszymy się, bo to przecież jest nasz komodor. Brawo, brawo, dzięki! No i proszę Państwa, jeżeli takie wspomnienia, słuchajcie, 19 raz jesteśmy tutaj w Ścinawie, jest to wzruszające. Jest to też i okazja do tego, żeby sięgnąć pamięcią, jak to było na początku. I dzisiaj pan profesor Waszkiewicz już tutaj był fetowany. Prosiliśmy, żeby tutaj do nas przyszedł. Bardzo prosimy, panie profesorze. Chciałabym wam przedstawić pana profesora, który był pierwszym marszałkiem dolnośląskim, i wtedy, kiedy pełnił tą funkcję marszałka dolnośląskiego, to zapraszał taką marszałkową ze Szczecina, mówi: przyjedź, porozmawiamy na temat flisu. I tak się rozpoczęły flisowania po Odrze, kiedy właśnie pan marszałek zawsze z nami był i zawsze dopingował nas do tego, żebyśmy nie zrezygnowali i tej Odrze dalej służyli, choć ona jeszcze wtedy była bardzo... Proszę Państwa, przywitajmy jeszcze raz oklaskami pana marszałka, który, jak już wspomniałem, był pierwszym marszałkiem województwa dolnośląskiego. Panie marszałku, pan pamięta, jak pan nas zapraszał i tutaj zadania przydzielał, no i oczywiście efekt jest taki, że dzisiaj możemy gościć pana tutaj, a pan burmistrz gości pana tutaj, i po prostu się cieszymy, że taki był wspaniały początek. No trudno zapomnieć, rozmawialiśmy jak marszałek z marszałkiem i to były rozmowy, które były, jak powiedzieć, niezapomniane. Dziękujemy bardzo. No to cóż, my żeśmy... I teraz ja poproszę za chwileczkę, najpierw trzeba czytać imię. Proszę Państwa, zawsze, kiedy przybywamy, czytamy memoriał. Czyta komodor, więc bardzo prosimy, żeby odczytał nam tegoroczny memoriał, bo zawsze w każdym memoriale zamieszczamy informacje o tym, co się udało, co się nie udało, a na co jeszcze byśmy mieli ochotę i smaczek. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, drodzy gospodarze i mieszkańcy miejscowości nadodrzeńskich, flis odrzeński z tratwą flisaków z Ulanowa, budujących i spławiających bale drewna według dawnych tradycji flisackich, wpisał się na trwale w krajobraz nadodrzeńskiej doliny. Kiedy 19 lat temu rozpoczęliśmy flis odrzeński,
Płynęliśmy po rzece dzikiej, na każdej jej odcinku zaniedbanej i zapomnianej przez władze i mieszkańców miejscowości nadodrzeńskich. Dzisiaj zagospodarowana pod względem turystycznym rzeka z łańcuchem przystani od południa po jej ujście do Bałtyku stała się dumą i chlubą nas wszystkich. Wspólnie dokonaliśmy rzeczy wspaniałych i niemożliwych. Należy wierzyć, że rząd podejmie działania, aby rzece przywrócić także jej funkcję transportową. Dziś cieszy widok zagospodarowanej turystycznie Odry, zachwyca piękno jej przyrody, przyciąga jej ciekawa historia i kultura. Na ręce pana burmistrza chciałbym wręczyć memoriał. Dbajmy o rzekę, bo Odra sobie na to zasłużyła. A teraz, proszę państwa, oddaję głos komu...